Luis, w trzech ostatnich meczach nie udało się zdobyć Krakowi ani razu kompletu punktów. Teraz mieliście dwa tygodnie, żeby naprawić te mankamenty w swojej grze, powiedz, udało się? No, myślę, że tak. I niestety ostatni był bardzo bolesny, bo wygraliśmy prawie tam cały mecz. I ostatnie kilka minut do końca i straciliśmy bramkę, ale to już było to teraz. E, trenowaliśmy co tej błąd, który popełniliśmy z tym przedostatnim mecz żeby na Lech jak będziemy prowadzić, że ten, ten błąd nie popełnić jeszcze raz. Gramy przed własną publicznością, gdzie jak dotąd w tym sezonie nie jest, jesteście niepokonani, to chyba też wam musi dodawać pewności siebie, no i fakt, że wspiera was nasza publiczność. No dokładnie, bo ostatnio niestety nie było naszych dwunastu zawodników, ale myśli, że teraz jest wsparcie naszych naszy kibicy. Mam nadzieję, że walczy mi, żeby się punkt zostały w Krakowie. Do drużyny dołączyło ostatnio kilku nowych zawodników. Trener mówi, że ma pozytywny ból głowy, bardzo szeroką kadrę. To jest też na plus. No i wzrosła rywalizacja w składzie sportowa. No i dzięki temu musisz przyznać, że chyba też trener przeciwników ma zagwozdkę, bo do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta wasza gra dzięki tym wzmocnieniom. No fajnie, to wzmocnienie to pewne rywalizacje na pewno to jest dobre i tylko chodzi dla drużyny obie jesteśmy, pewnie który zawodnik będzie tam od początku meczu, na pewno będzie dał siebie wcisku, żeby walczyć tam dla, dla drużyny oczywiście, i, i zdobyć te trzy punkty. W starciach z Dechy Gdańsk macie statystykę 3,6 gola na spotkanie. Myślisz, że będzie podobnie w tym najbliższym meczu, że padnie tutaj grady goli w Krakowie? Nie, to co był, to, to, to jest historia, to w tym mecie na pewno będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale będziemy na pewno skoncentrowani, żeby obiedzie biał pół-0, 1-0, najważniejsze jest, czy punkt został tutaj.